Rosja przed wami, dobrze znasz zawodników rosyjskich, co o nich możesz powiedzieć? No, mogę powiedzieć, że to jest drużyna, która bardziej się cały czas od początku do końca, tak jak mi oczywiście. No i nagle bardzo dobrze teraz grają, nie? Czyli musimy się zostać skoncentrowani i zrobić swoją grę. I nie postanawiać się, jak wysoko oni będą skoczyli, albo jak mocno będą zagrywali, nie? Zrobimy swoją robotę i tyle. Miałem przyjemność tam pograć. Myślę, że liga siłowa, fizyczna, ale myślę, że coraz więcej z każdym rokiem, coraz też bardziej techniczna. Może nie mają tutaj wszystkich zawodników, którzy w tej technice się specjalizują, ale myślę, że Wołkow na przykład jest, że tak powiem, troszkę innym takim zawodnikiem niż takim klasycznym rosyjskim. Ale no siła, jeszcze raz siła, na pewno to jest ich największy atut. Na pewno trzeba ich odrzucić od siatki. Myślę, że mają jakieś tam problemy w przyjęciu. No nie ma też na pewno co ukrywać, że Kliuka na ataku no nie jest, że tak powiem, specjalistą. W sensie, że atakować umie chłopak, ale to nie jest jego pozycja. Jednak atakowanie z drugiej linii, z prawego jest czymś innym niż atakowanie tylko z pierwszej. Radzi sobie może i nieźle, ale zobaczymy, jak to będzie z nami. No i na pewno zawsze trzeba być uważny i, że tak powiem, nie dać się podpalić na blok, no bo jednak rosyjski blok zawsze był szczelny i dość wysoki i nie ma co z nim za bardzo walczyć siłą, tylko na pewno sprytem.